Tak. I rozcięta mocno skóra. Robert Maruszak z racji, że faktury wola tak, kolejny. Ale 20 sekund parteru, aby na chwilę to wszystko przerywa cel. Ta baza w kickboxingu to umiejętność wyczucia dystansu, ale skraca dystans, dobre dwa sierpy, jest skrót dystansu, jest obalenie. Niezłe ciosy sierpowe. No dzieje się tutaj od razu, panowie, nieszczęco, ach, trafił! Piekielnie mocny lewy sierpowy dobija, cios i to będzie za chwilę, tak, jest! Są czasy tutejsze, tutaj każdy robi parter, robi stójkę, dobry cios ze strony Rulewskiego, od razu szuka sprowadzenia Michał Kornik. Chcę wrócić, panowie, tutaj rozpuścił ręce Kornacki. Siadł i trafił Rulewski i mamy w żółwiu Kornackiego. Jest kontra i dobija te ciosy, robią robotę, za chwilę to wszystko przerywa sędzia Łepicki. Dostał tutaj łapę. Za chwilę to wszystko przerywa sędzia. Obok siebie są na jego korzyść. Dobry prawy, siadł, spróbował, cios, może to być za chwilę, cios, koniec, tak. No tutaj muszą panowie zawalczyć. Oj, Paweł Jóźwiak ubija Marcina Najmana w tym pojedynku. Co tu się wydarzyło? Na środku tej hali. I zaczynamy, od razu zaczął mocno od Więcławski. Bez pardonu ruszył, niczym na ulicy. Wprowadza Denis, wypadli. To będzie po zakończeniu tego pojedynku, wskakuje lewy, prawy Więcławski. Złapał Denis trasę, on również otrzymał ciosy. Klincz się chyba wykorzystać te warunki fizyczne, obala. Ale rzucił nad workiem ziemniaków Denis Labryga Piotrem Więcławskim. Mocny cios z góry, skręca się teraz Więcławski. W starciu tego turnieju będzie szukał techniki początkowej. Chłopy, pytanie jak tu kondycja. Bo zaczęli bardzo mocno. Ruszyli bardzo agresywnie i znowu mamy te ciosy. Wyprzedza Więcławski teraz w tych ciosach Labrygę. Przyjął Labryga jeszcze podbródkowy. I chyba poczuł ten cios. Inkasuje Denis, szuka prawej ręki, kontruje to wszystko. To jest kwintesencja Wotory. Mocne ciosy z jednej i z drugiej strony. Jeden i drugi nie odstaje. 40 sekund do końca. Już tą pierwsze ślady zmęczenia. Teraz dla Brygi. Oj, siadło! Może być za chwilę koniec! Kolejny jeden cios! Drugi cios! Blisko przygląda się temu wszystko sędzia Piotr Jarosz. Szuka tego skończenia. Denis Labryga. Do siadu. Rozpuścił ręce. Bije tam między te dłonie Więcławskiego Labryga. Blisko jest sędzia Piotr Jarosz, ale tylko 14 sekund do końca tej pierwszej rundy, ale jest już rozkwaszona twarz Więcławskiego zwycięża Labryga. Spokojnie. Obydwoje, muszę powiedzieć, zaczęli bardzo spokojnie. Zmienił na Mańkuta. Tak, ale Pożyski popełnia podstawowe błędy. O, mamy teraz ładny lewy na szczękę. Tak, Robert Maruszak z racji, że faktycznie... jest to. Faktycznie, że po prostu trajkerem chyba czekał, sędzia podniesie walkę do stójki z takich swoich nawyków, ale faktycznie tu nie ma na co czekać, trzeba tą walkę kończyć, dobijać. I zaraz będzie chyba koniec, no bo zasypuje bezbronnego rywala. Tak, kolejny stomp, soccer kick. Ale pojawił się cios w tył głowy. Zobaczymy, co nam zaprezentują. Piotrek Więcławski chyba czuje, że faktycznie ta walka w stójce gdzieś tam nie będzie. Ale już Piotra teraz Więcławski. Tak, dlatego on tam odważył. Ale soccer kick Labrygi teraz jeszcze dobił. Silny jest Labryga, faktycznie miota swoim zawodnikiem po ziemi. Ale Piotrek Więcławski nie zamierza tej walki odejść. Ale prosty, naprawdę idealny prawy. Chyba nic z tego nie będzie. Tak, jeszcze do Balachy się skręca Więcławski. Tak, idzie po Balachę. Tak, idzie po Balachę. Jest duża szansa, że uda mu się wyciągnąć. Mocno walczy Labryga. I tak, wydaje się, że wyjdzie. Tak, uda mu się wrócić boki, rękę. On tą rękę wyciągnął. Tak, ależ jest. To było teraz dobre wyjście. To jest z góry. Może ciężkie chłopy to tu... Tak naprawdę spory faworytem w stójce miał być... Tak, właściwie Labryga popełnia... Ale spadł Labryga, prawy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że jest to zwyczajnie... W małości będzie już coraz niezmęczony. Wydaje mi się, że faktycznie gdzieś tam to są resztki sił. Ledwo stoi na nogach właściwie. Znowu chyba wypada chroniarz na zęby. Ten pojedynek. Miota teraz łokciami Labryga. Techniki faktycznie zaskoczył raz uderzeniem w głowie, gdzie walka toczyła się jeszcze w stójce. W momencie, kiedy jest bardzo blisko, nie próbuje gdzieś tam przepychać się ciosami pięściami, tylko faktycznie zaczyna bić łokciem. Poczuł grę. To będzie chyba koniec tego pojedynku. Rozkręca się Labryga. Cała seria łokci, naprawdę cała seria łokci. Teraz jeszcze uderzenia pięściami. Faktycznie myślę, że za chwileczkę sędzia będzie dawał komendy w stronę Piotra Więcławskiego, aby podjął jakąś walkę, bo ta obrona jest zbyt pasywna. Myślę, że to już jest ostatnia prosta. Tak, koniec. Tylko i wyłącznie pokaz umiejętności.
I już poszło rękę swojego rywala. Ależ bije teraz Owsiany doszedł do Mosty, silny fizycznie, ale to samo może przełożyć się na to, że z niego szybko zejdzie powietrze. Także jeśli udałoby się Jędrasce przetrwać ten atak. Na razie piekielne łokcie spadają, sędzia tak krzyczał, jest, koniec tak, pojedynku. Tak, dokładnie, sędzia krzyczał, aby... I zaczynamy. Zaczął od tego tempo przy kopnięciach bardzo często te ręce lubią opadać w dół. Mamy barter, ale Henriksen próbuje od razu wstawać, natomiast gabaryty tutaj, ciężar Pasternaka, który przychodzi błyskawicznie do dosiadu i bije, to jest logik, aktywny barter. Oddaje plecy Henriksen, będzie próba duszenia za plecu. Dusi Michał Pasternak, będzie blisko już tutaj od klepu. Z tym duszeniem za pleców. Ależ ciasno dusi. Walczy resztkami sił. Ale właśnie to jest Michał Pasternak, jemu wystarczy naprawdę te 20 sekund parteru, aby udowodnić swoją wyższość w tej płaszczyźnie. Nawet jeśli ta walka nie stanie przerwana, on naprawdę jest w stanie zmęczyć swojego rywala tak, że ten za chwileczkę będzie bezradny w jego ulubionej płaszczyźnie, czyli stójce. Henriksen rozrywał, klepie. Po wszystkim, tak jest, brawo dla Michała. Błyskawiczne zwycięstwo, międzynarodowym mistrzem organizacji Water Street. Simona Henriksena obnażył trochę jego umiejętności parterowe, ale zły Duńczyk. Simona Henriksena obnażył trochę jego umiejętności parterowe, ale zły... Tak, była króciutka wymiana i w momencie, kiedy właśnie tak wspominałeś o tej niebezpiecznej, ulubionej. Do naszej areny organizatorów Jasiek Zwykły, Maciek Browarski. Już poszli ognie piekielnym, ale trafił Owsiany. Tak, tak, te mięcie teraz tak mocno, dość mocno ponapinane. Ależ poszli teraz na awanturę. Dobra wymiana, naprawdę dobra wymiana. Niki, ale naprawdę postawili na odważne wymiany. Owsiany dalej realizuje swój plan. Faktycznie, ale stąpy teraz. Kiki, tak. Ale stąpy na głowę. Właściwie tylko kilka musnęło, tutaj nie było cennych ciosów. Zobaczymy, jak długo to... Teraz soccer kick doszedł. Soccer kick, tak. Koniec pojedynku. I ruszyliśmy. O, zaczął. Naprawdę niebezpiecznie. Tak, bo to nie sztuka, tylko mocno uderzyć, ale trzeba jeszcze. O, ależ mieliśmy teraz ładne soccer kick. Rozcięta mocno skóra. I kolejny knockout! Erik Olsen postanowił wypchnąć Adama Biegańskiego, łapiąc go. Nie. Zupełnie inny obraz walki niż poprzedni ćwierćfinał. Tak jak wspominałem, to Adam Biegański. Bardziej. Pamiętajmy o tym, że są nowe zasady, że faktycznie parter musi być agresywny. Także... Biegańskiemu, ale Erik Olsen łatwo nie puści tej ręki do Kimury. Szarpie ile sił Adam Biegański. Ale robi wszystko, żeby tak jest i kończy tą walkę. Piąteczka na przybicie ruszył Heberlein. Zwróćmy uwagę, że Heberlein faktycznie chodzi w pozycji Mańkuta. Czas 20 sekund już wystartował, myślę, że przyjęła co najmniej połowa. Próba soccer kick. Inicjować jakiś atak zaczęciu. Muszę powiedzieć, że Heberlein naprawdę dobrze czuje dystans, przepuścił to, ale atakuje też podniesioną brodą. No, jakieś i wydaje mi się, jakby Heberlein zaliczył właściwie pierwszy. Bardzo był celny, teraz ma już ten problem i coraz częściej karcie go tym się powoli czasami. Dobrze, wrócił z kontrą, zaczyna trafiać, tak, pierwsze problemy Heberleina i myślę, że właściwie będzie to po raz kolejny początek końca. Ależ wjechał teraz w niego mocno, zaczęnił ciosami, zepchnął do parteru, próbuje duszenia i klepie, klepie Heberlein. Sędzia tego nie widział, tak, sędzia nie widział faktycznie, bo klepnie. Nie kopnięcie, już widzę Tomek, jak kręcisz głową, idzie po obalenie. Ale... Dana próbuje przenieść walkę do parteru, udaje mu się to, ale zasypany łokciami. No próbował po nogę wkręcać się Malinowski, ale mówiłem, że ten jego plan chyba niestety, ale walka musi się skończyć. I to naprawdę będzie ciekawy półfinał Raul Joshua Steer i Paweł. To przyzwoite umiejętności, fajna próba obalenia, a jeszcze, lepsza wybrona, chwilę płynie high kick. Dobra, on rozdaje karty, to on narzucił wysokie tempo. Ty pojedynku, ale backfist! Dobrze, backfistem, tak. Wróciliśmy do stójki, no ale mieliśmy ładny z redakcji, kolejny backfist! Mówi się do trzech razy sztuka, ale tym razem to druga próba. Ależ to był z redakcji, wygrywa dwa backfist! ...poza matę, bo faktycznie ten sędzia może potraktować to jako pasywną walkę, jako unikanie walki, trafił, ale tak, Piotr Rydzławski! Oj, odczuł to Szymon Szynkiewicz. Łokcie teraz, ale w tył głowy zadawane jest upomnienie. Jest też komenda, broń się dla Szymona Szynkiewicza. Ale odpłynął! Odpłynął! Stara się klinczować Machnik, ale dobrze odpowiada Waczyński ciosami. Trafiał teraz, trafił Waczyński. W półgardzie znajduje się Krzysztof Waczyński, który... Na jego korzyść. Zdecydowanie tak, Krzysztof Waczyński określany mianem bardzo agresywnego, idącego do przodu zawodnika. Krystian Machnik po raz kolejny upada na matę. Myślę, że to będzie koniec, to prawda? Wypadła szczęka, sędzia przerywa, nie wiem. Szedł
do przodu Maciej Stulin. Mocno idzie, ale szkolano teraz w głowę Macieja Stulina. Zaaplikował Piotr Więcławski. Stara się bardzo szybko to Piotr Więcławski skończyć. Rozcięcie na głowie Piotra Stulina. Przepraszam, Macieja Stulina. Które chyba naprawdę zrobiło niemały, niemały bałagan w głowie Maćka Stulina, ale koniec walki, niestety.